Usłychać razem z muzyką na naszej audycji. Powinniśmy zaznaczyć funkcję steromist, tak jak tutaj pisze What You Heart. W moim właśnie przypadku What You Heart jest funkcja, jeśli zaznaczymy tutaj nasz mikrofon, po prostu jeżeli będzie tutaj zaznaczony mikrofon, a tu będzie oczywiście ustawiona karta dźwiękowa, słuchacze nie usłyszą naszego dźwięku, znaczy naszej muzyki, którą odgrywamy z Winampa, ewentualnie innego programu, tylko będą słyszeć dźwięk tylko i wyłącznie z mikrofonu, więc zalecane po prostu zaznaczenie With Your Heart, czyli lub Stereo Mix, czyli zgrywanie dźwięków z każdego wyjścia na karcie. Dodatkowo tutaj jeszcze mamy zaawansowane wyjścia, na przykład na wgrywanie mikrofonu, po zaznaczeniu tego zazwyczaj naszego mikrofonu nie będzie słychać. Dodatkowo jeszcze tutaj podpowiem, że w niektórych kartach, jak na przykład tak u mnie, mamy mikrofon, a pod spodem mamy zaawansowane. Tutaj oczywiście możemy tak jakby sobie podgłosić nasz mikrofon, o ile mamy na przykład za słaby dźwięk, lub po prostu stwierdzimy, że ten dźwięk będzie najlepszy. Po zaznaczeniu to właśnie tego, tym cypelkiem mikrofonem plus 20 dB, po prostu nasz dźwięk po prostu zostanie wzmocniony o 20 dB. Czasami trzeba, czasami nie trzeba, to wszystko zależy od naszej karty muzycznej i dźwięku, ewentualnie sprzętu, jakim dysponujemy zewnętrznym obok naszego komputera w czasie nadawania. Czyli po krótszej konfiguracji tutaj możemy pozamykać te okna, następnie tutaj widzimy, że nasz praktycznie jest gotowy do nadawania. Wtyczka. Oczywiście tutaj zaznaczamy nasz kodek do nadawania, czyli jedynkę w tym momencie, zaznaczamy połącz przy starcie, czyli automatycznie nasz serwer po prostu automatycznie zostaniemy podłączeni do serwera i tutaj jeżeli zaczniemy nadawać w tym momencie, gdzie tutaj właśnie mi pisze łączenie niepołączone, zaczną po prostu nam lecieć minuty i bajty, ileż bajtów po prostu wysłaliśmy na serwer Shotcast. Oczywiście czym większa jakość nadawania, tym tych bajtów tu po prostu będzie się nagromadzać więcej i więcej. Dodatkowo przypomnę, by nadawać na serwerze Shotcast potrzebny jest w miarę, że tak powiem, dobry sprzęt, czyli minimum 0,5 giga pamięci, procesor około 1,7 GHz. Zacznijmy od Celerona 1.7, to są takie minimalne wymagania. Oczywiście czym większa, czym szybszy procesor, czym więcej pamięci RAM, tym możemy, tym po prostu nasz tutaj nadawanie po prostu będzie płynne, ewentualnie będziemy mogli nadawać najwięcej ilości programów, gdyż właśnie czasami się okazuje, że na przykład mamy zbyt mało pamięci, ewentualnie nasz procesor jest za słaby. I stąd na przykład muzyka może się przydławiać, czyli tak zwane po prostu przycinki mogą być muzyki, po prostu nasz komputer po prostu może nie wyrabiać, nie kodować po prostu tego w locie i stąd słuchacze raczej nie będą z tego powodu zadowoleni. Więc to by było, jeżeli chodzi o konfigurację wtyczki DSP, na tyle. Mam nadzieję, że komuś się te porady przydały. Oczywiście dziękuję za obejrzenie tego reportażu. Do widzenia. www.eshotcast.info